Uczymy się w domu. Zapraszam na lekcję gramatyki. Dzisiaj nauczysz się rozpoznawać i nazywać kolejną część mowy. Pomyśl proszę, jakiego słowa brakuje? Skrzynka na jabłka. Skrzynka z jabłkami. Jabłka w skrzynce. Spróbujmy jeszcze raz. Byliśmy w teatrze. Pozujemy do zdjęcia. Stoimy przed wejściem. Myślę, że każdemu udało się wybrać odpowiedni wyraz. Zapamiętaj. Słowa, którymi uzupełniliśmy zdania, to przyimki. Zapamiętaj. Przyimek jest częścią mowy nieodmienną i niesamodzielną. Za chwileczkę sobie to wyjaśnimy. Pomyśl, jakiego słowa brakuje, aby zdanie miało sens. Siedzimy na schodach. Jesteśmy w... Jesteśmy w teatrze. Żeby zdanie miało sens, musieliśmy do przyimka dodać odpowiedni wyraz. W tych przypadkach był to rzeczownik. Zapamiętaj. Przyimek najczęściej występuje razem z rzeczownikiem i tworzą wtedy wyrażenie przyimkowe. Wyrażenia przyimkowe mogą oznaczać relacje przestrzenne. Odpowiadają na pytanie gdzie? Koło domu, przed teatrem, za rogiem. Oraz relacje czasowe. Wtedy odpowiadają na pytania kiedy? Po lekcjach, przed chwilą, przez miesiąc, za moment. Wyrażenia przyimkowe mogą także oznaczać relacje celu. Po co, w jakim celu? Po zeszyt, dla nagrody. Relacje przyczyny. Dlaczego, z jakiego powodu? Ze szczęścia, ze strachu. Relacje sposobu, jak z zachwytem, z apetytem. Uwaga! Często przyimek i rzeczownik w wyrażeniu przyimkowym rozdziela inny wyraz. Spójrzmy na przykład. Piję herbatę
z kubka. Z jakiego? Ulubionego. Wyraz ulubionego jest określeniem rzeczownika kubek. Czas na podsumowanie. Dzisiaj poznałeś kolejną część mowy. Jest to przyimek. Przyimek jest nieodmienny i niesamodzielny. Łączy się z rzeczownikiem i razem tworzą wyrażenie przyimkowe. Myślę, że ta lekcja nie była trudna. Zapraszam Was teraz do samodzielnego wykonania kilku ćwiczeń. Do usłyszenia.